Jeśli chodzi o Wacha, powiem tak. Ja pamiętam go doskonale z 2004 roku, kiedy walczył o olimpiadę w Atenach. Byłem na Mistrzostwach Europy w puli. Był już bardzo blisko czołówki europejskiej i światowej. Zabrakło mu trochę szczęścia, był rezerwowym, nie wystąpił na igrzyskach. Później wiele lat miał straconych. Kontuzje, troszkę po macoszemu był mimo wszystko traktowany w grupie, w której był, bo tam oczkiem w głowie Andrzeja Gmitruka, o czym zresztą on sam przyznaje, był Tomasz Adamek. I tak troszeczkę ta kariera była, powiedziałbym, zakrętami. Brak odpowiednich sparych partnerów, wszystko się tak dobrze nie układało. Teraz ma życiową szansę. Może się skoncentrować tylko na boksie. To jest dobry moment w jego karierze. Teraz albo nigdy. Walka z Tajem Fieldsem oczywiście nie udzieliła odpowiedzi na pytanie, jakie są aktualne możliwości w kontekście walk ze światową czołówką Mariusza Wacha, ale pokazała i potwierdziła jego te znane atuty. Świetne przy gabarytach, w sumie dobra ruchliwość, mocny prawy, umiejętność również walki z zawodnikami leworęcznymi. Można poprawić obronę. Troszkę widziałem już efekty pracy portorykańskich trenerów. Chwilami obniża pozycję, bije na korpus. Troszkę się zmienił, nawet na korzyść, tak bym to określił. A więc czekam na poważną próbę Mariusza Wacha, bo on poza braćmi Kliczko może walczyć, stoczyć zupełnie niezłe pojedynki z czołówką tej kategorii, bo to jest taki zawodnik, który będzie lepiej walczył z dobrymi niż ze słabymi. Na razie słabych nokautuje, czy też trochę lepszych od tych bardzo słabych. Natomiast jeszcze nie mamy jego konfrontacji z kimś naprawdę dobrym. Wtedy będziemy wiedzieli więcej. Stawiam, że może trochę namieszać w tej kategorii ciężkiej, ale na razie jak najdalej od braci Kliczków, bo przy tych samych gabarytach umiejętności są niestety po ich stronie.